Witajcie, kredeczki. Mam dzisiaj dla was wspaniałą historię. Ta historia jest o miłej dziewczynce, która znalazła się w dziwnej sytuacji. Kredeczki, chcecie pomóc mi w opowiadaniu historii? Cudownie. Poznajcie dziewczynkę Helenkę. Pewnego dnia Helenka kupiła sobie lody. Ale czegoś tu brakuje. Gdzie się podziały lodowe kulki? Zapytała Helenka. Helenka wyruszyła na poszukiwania. Po drodze spotkała chłopca grającego w piłkę. Czy widziałeś gdzieś może lodowe kulki? Zapytała. Nie, nie widziałem, ale z przyjemnością pożyczę ci kilka okrągłych piłek. Odpowiedział. Piłki są fajne i odbijają się, ale nie są zbyt smaczne, oznajmiła Helenka. Dziewczynka ruszyła dalej. Zatrzymała się, żeby spytać rolnika. Czy nie turlały się gdzieś tutaj lodowe kulki? Lodowe kulki nie widziałem, odpowiedział ogrodnik. Ale mam tutaj dużo kapusty. Kapusta jest smaczna, ale niezbyt słodka, stwierdziła Helenka. Dokąd mogły się poturlać lodowe kulki Helenki? Helenka poszła do babci Stasi i spytała. Babciu, czy widziałaś gdzieś w pobliżu kulki lodowe? Nie widziałam lodowych kulek, odparła babcia. Ale mam świetny pomysł. Może kłębki wełny zastąpią ci te kulki? Są bardzo miękkie i kolorowe, ale chyba nie będą dobrze smakowały, stwierdziła Helenka. Nagle, gdzieś w oddali, Helenka zauważyła namiot cyrkowy. Kiedy do niego weszła, zobaczyła klauna, który próbował żonglować kulkami lodowymi. Hej, tu są moje kulki lodowe, ucieszyła się Helenka. Znalazłam je. Trochę ciężko się nimi żonglowało i ręce mi się lepiły, powiedział klaun. Klaun oddał Helence jej kulki lodowe i w końcu mogła zjeść swoje lody. Kredeczki, podobała się wam historia? Mnie również. Do zobaczenia następnym razem.